Siman Kuliska z tej MS. Witam serdecznie w kolejnym podsumowaniu i tym razem The Taumaturg Lidowiska polski, polski tytuł kolejny, czasy zaborów, chyba tych pierwszych zaborów 1900. Piąty, a generalnie 1900. Także tutaj wcielamy się w Wiktora Szulskiego, który jest, że tak powiem, takim magikiem, taumatur taumaturgiem, który umie wejść w głowy innych ludzi i oczywiście ich jakoś tam przekonywać, wpływać na ich różne decyzje i tak dalej, i tak dalej. Gra powstała na silniku Unreal Engine. Bo z tego co kojarzę, chyba tak. Wygląda naprawdę zacnie jest widok jest od góry, czyli izometrycznie, bo to tak powinno być. Naprawdę gra wciąga generalnie te wszystkie zagadki, znajdźki, jest tam, są tam elementy walki, ale one są proste, to nie jest nic takiego, wow, czy coś w tym stylu. No i przede wszystkim y, deweloperzy wydają patche, Tak y, 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 w sumie można było porównać do Banishers, y, które nam zajęło 50 parę godzin, to w sumie twórcy nie dali żadnego patcha przez ten czas, a trochę w sumie zajęło mi przecież się tak ogólnie tak rozciągając te 50 godzin. Y, to tak tutaj przy detalmat The w ciągu 25 godzin Pojawiły się dwa albo trzy pacze, więc no, różnica jest zdecydowana. Cena gierek pomiędzy Banishers a Detamatucz są bardzo podobna. Nie, nie oszukujmy się, to jest jakieś 160-170 zł i jest chyba naprawdę podobny przedział. Natomiast Detamatucz nie jest grą na jedno przejście, ponieważ tam są tam wybory. Wybory, które mają wpływ na finalne zakończenie i generalnie całą rozgrywkę dalej, no bo jest tam mnóstwo różnych postaci. Z którymi mamy kontakt, które nam dają questy, które gdzieś tam mogą nam pomagać. Naprawdę jest mnóstwo rozwój postaci też. Jest całkiem spokojnie, na początku to nie było takie intuicyjne, ale później, później, jak doszedłem, rozwiązałem ten problem tych, tych skilli, no później gdzieś mi się te punkty skilli kumulowały. Później mówię, a to tak, to działa, nie? I mówię. Okej, okay, okej, okay. to, ma, to ma sens, to ma sens. Jeśli chodzi o głównego bohatera, no to nasze moce one są mocno powiązane z tak zwanymi salutorami, których mamy oczywiście jednego stałego, natomiast całą resztę później możemy zdobyć, oczywiście. Nie, nie jest to wymagane, żeby nie było, ale, ale jest taka możliwość. I to też jest gdzieś tam powiązane oczywiście z tym systemem. Decyzyjnym nie? i skutkami naszych decyzji, więc ja nie wiem, takie zakończenie, jakie miałem, czyli no niby to pozytywne, ale to tak, czy aby na pewno, no właśnie, czy aby na pewno to było takie pozytywne zakończenie. Jednym z głównych minusów, moim zdaniem, ponieważ to jest polskie, mam polski tytuł, polskie gram, polskich deweloperów, nie ma niestety polskiego. Podkładu. Niestety. Postawili, nie wiem dlaczego, bardziej w angielski. I zresztą to. Słuchać, że po angielsku gadają Polacy, no bo te wszystkie nazwy polskie no tak perfekcyjnie wysławione są, że no, no niestety to są, to są Polacy, którzy gadają po angielsku. Jest to moim zdaniem jeden z największych minusów tej gry i sądzę, że jakby było po polsku stricte cały Voice, to miałoby jeszcze taki grubszy impact, przynajmniej na polskim rynku. No, niestety nie ma. Aczkolwiek. Idzie się pośmiać, jest dużo różnych takich właśnie śmiesznych sytuacji w, w grze. Czasami idzie się za głowę chwycić, co tam i tak dalej, ale naprawdę jest całkiem zacnie. Jeśli miałbym oceniać grę, to 8 na 10. Prawdopodobnie dałbym 9 albo nawet i 10, gdyby był polski voice actress, ale niestety go nie ma. Podkreślam ponownie, niestety, ale i tak. Jest to tytuł godny polecenia, także jeśli jeszcze nie graliście, albo się zastanawialiście, czy, czy ograć detalmaturcz, ja gorąco serdecznie polecam, ja się świetnie bawiłem te 25 godzin, lekko ponad spędziłem sorki, bardzo przyjemnie przy tej grze, więc tak to bym zamknął i podsumował nasz tytuł, więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niego. fajnie, trzymajcie się.